Witam Państwa. Dziś w programie zaprezentujemy przykłady lekkomyślnego zachowania w miejscach wymagających od kierowcy szczególnej ostrożności i koncentracji, takich jak remontowane odcinki dróg czy przejazdy kolejowe. Wszystkie zdarzenia zostały zarejestrowane na drogach województwa opolskiego. Teren powiatu kluczborskiego. Na zwężonym odcinku remontowanej jezdni drogowcy ustawili sygnalizator świetlny. Choć pali się czerwone światło, to kierowca białego busa, a niedługo po tym kierowca Volkswagena Polo ominęli stojący pojazd i wjechali na remontowaną drogę. Za takie zachowanie grozi grzywna w wysokości 500 zł i 6 punktów karnych. Sprawą wykroczeń zajęła się policja. Opole, tymczasowy most na ulicy Niemodlińskiej. W trakcie prac remontowych kładka zapewnia komunikację między Zaodrzem a centrum miasta. Drogowcy zaprojektowali ją dla pojazdów do 3,5 tony oraz do wysokości 2,5 metra, czyli samochodów osobowych, rowerzystów, a także pieszych. Niestety niektórzy kierowcy, prawdopodobnie żeby skrócić sobie drogę, łamali zakazy. Tu przykład kierowcy autobusu, który wjechał na kładkę, mimo że sam pojazd waży co najmniej 8 ton. W tym przypadku w autobusie znajdowali się pasażerowie, zatem masa była jeszcze większa. Sprawa także trafiła na policję. Na koniec chcieliśmy Państwu pokazać wyjątkowo nieodpowiedzialnego kierowcę ciężarówki, który na drodze krajowej nr 45 pod Opolem podjął się wyprzedzania na przejeździe kolejowym. Przekroczył tym samym podwójną linię ciągłą. Za oba przewinienia grozi łącznie mandat w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych. Zaprezentowane na tych filmach wykroczenia mogły skończyć się tragicznie. Przykładem takich zdarzeń są katastrofy w ruchu lądowym na przejazdach kolejowych, które zdarzały się także na Opolszczyźnie. Tym razem nie doszło do wypadków i skończyło się na mandatach lub wnioskach o ukaranie do sądu. Pamiętajmy jednak, że w takich sytuacjach nie można liczyć na szczęście i uzależniać od niego ludzkiego życia.